Raz, dwa, trzy. No, mamy wreszcie głos. Dziękujemy bardzo. Witamy wszystkich serdecznie na pokazie organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, dokładnie jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej z Wadowic. No i oczywiście Ochotniczej Straży Pożarnej również z Wadowic. Za to już można im gorącymi brawami podziękować. Ale zaraz, to miały być gorące brawa. No powiedzmy, że to gorące brawa, no powiedzmy. Słuchajcie, moi drodzy, sytuacja, której tak naprawdę nikt nikomu nigdy nie życzy. Ale dziwna sytuacja, bo zawsze zwraca naszą uwagę. Zawsze przy takich sytuacjach zwalniamy, zawsze przy takich sytuacjach patrzymy, oglądamy i w duchu sobie myślimy. Było dobrze. Panie akustyk, lewa ręka do góry. Bardzo proszę, lewa ręka do góry, prawa ręka do góry. I tak trzymać, nie ruszać. Moi drodzy, patrzymy, oglądamy, czy to na pewno nie my. I dziękujemy Bozi za to, że to nie my znaleźliśmy się w takiej sytuacji. No ale jeżeli już się stanie, no to jedyna nadzieja w naszych dzielnych strażakach. Bardzo proszę. Paliwo się leje. Na czym to będzie polegało? Polegało to będzie na tym, że motocykliści jechali sobie po drodze spokojnie. Osobówka wyjeżdża z boku, dochodzi do zderzenia, wskutek czego jeden motocyklista, jak widzimy, leży przygnieciony motocyklem, drugi po drugim przejechał samochód i leży pod samochodem. Działania zastępu PSP będą polegały na tym, że przede wszystkim trzeba zabezpieczyć to miejsce zdarzenia, następnie wydobyć poszkodowanych spod pojazdów i udzielić kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Proszę. A więc, moi drodzy, przybywa na miejsce zastęp Straży Pożarnej, jednostki ratowniczo-gaśniczej. I pierwsza rzecz, jak kolega Mirosław wspomniał, ocena zdarzenia, ocena niebezpieczeństwa i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Zauważcie, jak wszystkie zadania są podzielone. Każdy wie, co ma robić. W tej chwili jedna grupa zajmuje się poszkodowanym motocyklistą, druga motocyklistą, który leży pod samochodem. Zauważmy te pachołki kolorowe, nie bez powodu one są rozstawione. To jest właśnie wyznaczenie strefy działania, zabezpieczenie miejsca, aby tak strażakom, ratownikom, innym osobom udzielającym pomocy nic złego się nie stało. No i oczywiście samym poszkodowanym już też więcej nic złego się nie stało. A przy okazji innym osobom, które mogą się zatrzymać, mogą popatrzeć, żeby wiedziały, że nic złego się im tutaj też stać nie może. Co nasi strażacy będą robić? Tu, kiedy zabezpieczą motocyklistę, który jest motocyklem przygnieciony i ocenią sytuację, będą mogli podnieść samochód przy użyciu poduszek wysokociśnieniowych, żeby uwolnić nogi. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo trochę wycieku paliwa. I to chyba sytuacja nieprzewidziana. Materiał niebezpieczny, materiał palący się, substancja niebezpieczna uległa wyciekaniu, ulega cały czas wyciekaniu, dodatkowe zagrożenie. No i w związku z tym jest tam gaśnica, która na chwilę obecną wystarczy oraz linia szybkiego natarcia w celu w razie czego ugaszenia tego motocykla. Zwróćmy, moi drodzy, uwagę. My zajmijmy się poszkodowanym, który jest pod samochodem. Pierwsze czynności, czyli ustabilizowanie jego położenia, jego sytuacji, ustabilizowanie kręgów szyjnych, ustabilizowanie kręgosłupa, a pozostali ratownicy techniczni, że tak powiemy, czyli to jest grupa ratowniczo-technicznej takiej, będą starali się podnieść ten samochód do góry przy użyciu aparatury pneumatycznej, przy użyciu poduszek, podnieść do góry. Poduszki wysokociśnieniowe. Jest to wszystko zasilane z butli powietrzem i przy odpowiednich regulacjach samochód będzie podniesiony. Pamiętajcie, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, każdy z was, a będzie w stanie pomóc,
Popatrzcie, każdy poszkodowany ma stabilizację głowy. To nie musi być od razu kołnierz. Wystarczy, że go będziecie ręcznie stabilizować, ponieważ każdy jest podejrzany, że ma uraz kręgosłupa. Czyli tak poszkodowany pod samochodem, jak i poszkodowany na motocyklu, obydwaj już są zabezpieczeni. Mówimy o górnej części kręgosłupa. Jeśli będzie decyzja, że można tych poszkodowanych, że oni są już na tyle zaopatrzeni, że można ich na deskę przełożyć i przenieść w bezpieczne miejsce, wtedy taka decyzja zapada i ratownicy będą w tej chwili motocyklistę, który pod motocyklem jest, będą go układać na desce, natomiast drugi poszkodowany, który jest pod samochodem, musi być dopiero samochód podniesiony, a można go wyjąć. Zobaczmy, moi drodzy, samochód już jest do góry podniesiony. Motocykl również. Teraz następuje stabilizacja tego podniesionego pojazdu. No bardzo ważny element, aby zabezpieczyć ten samochód w niekontrolowany sposób, nie powrócił do swojego wstępnego położenia, no i narobił jeszcze większych szkód temu naszemu poszkodowanemu. Poszkodowanych nie można wkładać na deskę od tak sobie, tylko to musi być maksymalnie wiele rąk. I zauważcie, w tej chwili jest przez rolowanie, czyli podnoszą poszkodowanego na bok, wkładają deskę i już jest na desce. W tej chwili będzie zabezpieczenie, folia życia, pasy. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, drugi poszkodowany ma złamaną nogę, więc będzie usztywnienie tej nogi. Ewentualnie, jeśli będzie krwawienie, trzeba zatamować krwawienie, bo tam jest tętnica udowa. Ona może z nas wyprowadzić całą krew. Ale jak już widzimy, również i drugi poszkodowany jest na desce. Trwa jego zabezpieczenie, usztywnienie wszystkich kończyn, wszystkich części ciała, aby nie doszło do dodatkowego jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Zauważcie, że osoba spod samochodu została od razu na desce odniesiona. Dlaczego? Ponieważ jest tam niebezpieczeństwo, że gdyby coś popuściło, mogłoby go znowu przynieść. Czyli jest to transportowana w bezpieczne miejsce. A i przy takich zdarzeniach, no, różne części samochodu mogą ulec uszkodzeniu. Nie wiadomo, co gdzie kapie, co gdzie wycieka, może gdzieś coś zaiskrzeć. No, miejmy nadzieję, że napięcie, akumulator został odłączony, a więc nic złego nie powinno się stać. No, ale różnie to bywa, różnie to bywa. A więc poszkodowany jak najdalej pojazdu, motocykl również odprowadzony. Chciałbym, abyście zauważyli, że współpraca między PSP a OSP jest pełna, czyli każdy, tak jak powiedziałem, wie, co ma robić. Współpracują ratownicy między sobą i to jest w tej chwili przy tych służbach najważniejsze. No tutaj na uwagę zasługuje fakt, że ta jednostka OSP z tą jednostką JRG, no, przebywają w jednym budynku. Znają się, widzą się na co dzień, współpracuje się im super, no i jak widać, daje to efekty. Właśnie w takich sytuacjach, w takich akcjach ratowniczych to popłaca. W tej chwili motocyklista mamy informację, że został przekazany po budowiu. Kierujący motocykl, tak. Pasażer, no jeszcze jest mu udzielana pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc. Czekamy na kolejny zastęp ratownictwa medycznego, który dotrze do nas, no i zaopiekuje się tym naszym drugim poszkodowanym. Nic nie wiemy o kierującej tym pojazdem osobowym, bo jak się to zdążyliśmy dowiedzieć, że to tylko kierująca była i podobno wyjechała z podporządkowanej ulicy, no ale że kierujący motocyklem był dżentelmenem, a więc no tak wyszło, że wziął winę tego zdarzenia na siebie. No dżentelmenem trzeba być. Tak się to stało. Patrząc na to wszystko, wygląda, że kierująca zbiegła. Ale ona wróci. Zapewne. Moim zdaniem ona poszła stanąć w kolejce, aby oddać krew. Żeby pomóc obydwu poszkodowanym. A idziemy sprawdzić, co z tym poszkodowanym, bo w tej chwili ratownicy się tu bardzo opiekują, sprawdzają tętno. Zobaczcie, ratownik ma okulary. Dlaczego? To nie są przeciwsłoneczne. Jeden, drugi ratownik mają okulary przyłbice pozasłaniane, dlatego
że oczy są najbardziej narażone na ewentualne wymiociny, jakieś okrucie czy coś i wtedy to się dostaje do organizmu. No i dlatego też właśnie ten narząd powinien być najbardziej zabezpieczony. Jak już nie mówiąc o innych narządach, czyli dłonie, rękawiczki muszą być założone. Dlatego fajnie, aby każdy z nas przynajmniej jedną, dwie parę tych lateksowych rękawiczek gdzieś tam w kuperku woził. Jak będziecie gdzieś komuś pomóc, nie będziecie się bać, że ma krew. A jeżeli mówimy o pomocy, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w tak dziwny sposób mamy prawo skonstruowane, że w takiej sytuacji każdy z nas, no niestety, każdy z nas ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli widzimy wypadek, niestety, trzeba się zatrzymać, trzeba pomóc. Oczywiście nie jeden, nie drugi, nawet nie trzeci powie, że ja się na tym nie znam, mógłbym zaszkodzić. Słuchajcie, nieważne w jaki sposób, nawet zatrzymując ruch, nawet ostrzegając innych, nawet wykręcając ten numer 112, już pomagamy. A więc pamiętajcie o tym, jesteśmy zobowiązani do tego, aby zawsze i wszędzie, w każdym wypadku, w każdym przypadku taką pomoc właśnie nieść. Jedyna sytuacja, która nas zwalnia z tego, że nie musimy udzielić tej pierwszej pomocy, to jest to, że są odpowiednie służby na miejscu. W innej sytuacji każdy z nas ma obowiązek. I to jest pod karą nawet aresztu, pozbawienia wolności. No tutaj w dalszym ciągu oczekujemy na kolejny zespół ratownictwa medycznego, a więc nieco więcej pracy mają strażacy ratownicy z tym naszym drugim poszkodowanym, czyli z tym pasażerem. Nieco więcej muszą pracy dołożyć, nieco więcej swych czynności wykonać. No ale jest i na to chwilka czasu właśnie, bo ten zastęp ratownictwa jeszcze nie dotarł. Chcą go przekazać w jak najlepszym stanie, jak najlepiej zabezpieczony. Gdyby się okazało, że jeszcze nie ma pogotowia na miejscu, wówczas ratownicy są z tym poszkodowanym. Jeśli jest przytomny, starają się nim rozmawiać, ma wsparcie psychiczne i dopiero jak będzie pogotowie, jak go przekażą, mogą odpuścić. No i właśnie dotarła karetka pogotowia, czyli zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany zostaje przekazany. Rola ratowników medycznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach. No na chwilę obecną dobiega końca. Reszta zostaje w rękach policji, aby ustalić dokładne szczegóły. Nasi ratownicy po zabezpieczeniu i po ustaleniu, że mogą zbijać sprzęt, tak też to robią i będą wracać do bazy. No i moi drodzy, ostatnie zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie możemy mówić, no ale niestety sprzątanie, o czym się nie mówi, czyli usuwanie wszystkich pozostałości. A my jeszcze raz poprosimy o gorące brawa dla ochotników i dla zawodowców. A całą sytuację komentowali dla was Mirek i Maciek. Dziękujemy bardzo.